Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. Od pięciu lat zapraszam do studia wyjątkowych gości i czekamy na Was w każdy poniedziałek o siódmej rano. Odcinek 269. Wszyscy wiedzą wszystko zawsze, a przynajmniej teoretycznie mogą wiedzieć, bo dostęp do informacji mamy o każdej porze dnia i nocy. To błogosławieństwo i przekleństwo w jednym. Bycie poinformowanym jest istotne, ale tylko jeśli przyswajamy prawdziwe i jakościowe informacje. W dobie fake newsów i kryzysu dziennikarstwa musimy włożyć dodatkowy wysiłek w to, by mądrze korzystać ze strumienia informacji. Jednocześnie kluczowe jest dawkowanie sobie wrażeń i zachowanie umiaru w sprawdzaniu tego, co dzieje się na świecie. O tym, jak odnaleźć się w świecie informacyjnego chaosu, porozmawiam z autorem podcastu Dział Zagraniczny, dziennikarzem Maćkiem Okraszewskim. Poznamy mechanizm działania masowych mediów, a także rolę, jaką powinna odgrywać telewizja publiczna. Dowiemy się także, dlaczego czas oddzielić opinię od informacji, publicystykę od dziennikarstwa oraz czy jest nadzieja na powrót jakości do mediów. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Maćkiem Okraszewskim. Maciek. Cześć. Jest mi bardzo miło Cię gościć i cieszę się na nasze spotkanie. I tak sobie pomyślałam, że, że warto na rozgrzewkę zadać takie luźne, niezobowiązujące pytanie, jak Ty oceniasz kondycję współczesnego świata? O Boże. Nie jest tak źle, jakby nam się wydawało. Przez to, że się wodowo tym światem zajmuję od już no, prawie 20 lat. Nie jest wcale tak źle, jak ludzie myślą, szczególnie od zeszłego roku, ze względu oczywiście na inwazję rosyjską, która jest pierwszą wojną tak blisko nas od pokolenia naszych dziadków, że zależy też w przypadku niektórych osób nawet pradziadków. I wydaje mi się, że z tego powodu, i wcześniej oczywiście pandemii, być może mm, dla części osób jest takie wrażenie, że o już wyjątkowo, wyjątkowo źle. No nie do końca. Jest ymm, stabilny poziom złego. <grytanie> <grytanie> nie twierdzę, że jest wspaniale. Ale to nie jest tak, że świat się absolutnie wali i zaraz się za chwilę skończy, i w ogóle też zalecałbym wszystkim osobom nas słuchającym, żeby dozowały sobie informacje, dlatego że jesteśmy na takim etapie, że praktycznie jesteśmy podłączeni do strumienia informacyjnego. Różnorokiego, tak? To jest strumień informacyjny o charakterze rozrywkowym, czysto newsowym. Klimatycznym, zdrowotnym, tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas jesteśmy ładowani jakiegoś rodzaju informacjami, nawet w mediach społecznościowych, które nie są już raczej mediami pokazującymi to, że nasi znajomi fajnie się bawili w piątek, tylko bardzo często to są właśnie wrzucone jakieś informacje o czymś, co się dzieje, albo dotyczy Twojego zdrowia, albo dotyczy polityki, albo czegokolwiek i tego jest po prostu za dużo i są też badania, ja kiedyś się zresztą w jednym z podcastów podawałem, tylko oczywiście nie pamiętam teraz, które to są, ale bardzo łatwo w razie czego mogę jako raty do tego odcinka gdzieś tam mnie wyszukać, które pokazują, że po prostu zbyt duża ilość informacji prowadzi do naszego rozstroju nerwowego. I ja to obserwuję wśród wielu też moich znajomych, którzy są zawodowymi dziennikarzami, że Trzeba sobie robić przerwy. Ja tak na przykład robię, że ja potrzebuję co jakiś czas przerwy od właśnie informacji, które przecież zawodowo pochłaniam. I bardzo zalecam to wszelkim osobom słuchającym, żeby nie fiksowały mhm. się na tym, że codziennie muszą być poinformowane na każdy możliwy temat, na każdy komentarz, który jakiś polityk gdzieś zrobił na temat innego polityka, i teraz wszyscy będą o tym rozmawiać przez trzy kolejne dni. To nic nie znaczy, to nic nie zmieni i za miesiąc nikt o tym nie będzie pamiętał. A jak możemy wprowadzić taką higienę informacyjną? Czy są jakieś zasady czy wskazówki, które realnie każdy mógłby wdrożyć, czy to znowu jest jakaś bardzo indywidualna kwestia? Są. Należy przede wszystkim dawkować sobie czas przyswajania wiadomości i to może być rano albo na koniec dnia. Ja bym raczej sugerował, żeby to było rano, żebyśmy przed snem już sobie nie ładowali aż tylu newsów i, i to może wpłynąć po prostu na jakość naszego snu, a, ta, a ten um, odpoczynek po prostu jest niezwykle ważny dla całego naszego organizmu. W związku z czym ja proponuję, żeby po prostu rano przy śniadaniu sprawdzić sobie jakiś wybór informacyjny, że to jest ten moment, po drugie, sugeruję też, żeby nie skupiać się właśnie tylko na tych aktualnościach. Oczywiście sprawdzenie rano, co się wydarzyło, na przykład poprzedniego dnia, jest dobrą metodą i należy sięgać do sprawdzonych źródeł. W zależności od tego, co nas interesuje, czy wiadomości z Polski, czy wiadomości międzynarodowe, no to albo do sprawdzonych źródeł polskich, albo sprawdzonych źródeł zagranicznych. I jak mówię sprawdzonych źródeł, to mam na myśli Dziękuję. duże, profesjonalne media. Bo i mogę zaraz wytłumaczyć, dlaczego, mm -hmm. ale może od razu to powiem. Dlatego, że media, wbrew temu, co się o nich mówi, i wbrew temu, jaką mają opinię, zresztą bardzo często słusznie mają złą opinię, i ja się z tym zgadzam jako człowiek tych mediów, że niestety ich jakość jest słaba znacznie słabsza niż przed laty. Jest sensacjonalizm, jest właśnie podgrzewanie emocji, zwłaszcza właśnie w tej sferze krajowej i to, i to od wielu lat. Natomiast media te profesjonalne nie mogą sobie pozwolić na pewnego rodzaju działalność, na przykład kłamanie w żywe oczy. Dlatego, że grożą im pozwy, grozi im odpływ reklamodawców. To są organizmy, które bardzo często należą do jakichś dużych inwestorów, którzy też pilnują tego, żeby nie było tego rodzaju zajść, właśnie po to, żeby nie stracić pieniędzy, bo ostatecznie właściciel mediów chce na nich zarobić, bo to jest biznes. I to wszystko w jakimś tam stopniu gwarantuje, że te informacje, które dostajemy stamtąd, zostały sprawdzone, przefiltrowane. Oczywiście, są też pewnego rodzaju media, które nie muszą na to zważać mhm. i też nie ma co ukrywać. No w tej chwili są to media publiczne, które, które, których po prostu informacyjnie nie należy sięgać, chyba, że jakieś tam media lokalne, chociaż w ostatnim czasie być może nawet też nie, bo niestety dzieje się na tym polu coraz gorzej, a przynajmniej jeżeli to są informacje jakieś polityczne. Um, więc To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że oczywiście też w mediach um, zdarzają się um, podkręcane, sensacyjne tytuły też w tych dobrych mediach, o których, o których w tej chwili myślę. Więc ja bym też radził, żeby unikać po prostu wszelkiego rodzaju publicystyki. Publicystyka mm -hmm. to nie jest informacja. Publicystyka to jest to, że pan, z reguły pan, z reguły pan w starszym wieku, myśli sobie coś tam na jakiś temat i wykłada to swoim odbiorcom i chce podgrzeć ich emocje. I radzę to sobie po prostu odpuszczać, radzę trzymać się po prostu prostych informacji, co się gdzie zdarzyło, kiedy i tak dalej. I też bardzo yy, moim zdaniem no, rzecz, którą warto robić, to jest to, żeby właśnie ograniczyć tam ilość takich najprostszych informacji. I te ograniczyć do swojego najbliższego otoczenia. Czyli mieszkamy na przykład w Łodzi, to te proste informacje bierzmy o Łodzi, na przykład dotyczące zmiany w transporcie ze względu na remonty i tak dalej. To jest coś, co każdego interesuje i jest po prostu przydatne życiowo. Albo, że, nie wiem, że miasto zainwestuje w zbudowanie w hali sportowej whatever. No to takie rzeczy jak najbardziej. Natomiast w przypadku wszelkich pozostałych, ja bym raczej radził sięgać do jakichś podsumowań i analiz, czyli mhm. na przykład wydarzenia na świecie. Gdzieś jest wielki wybuch w Bejrucie, w porcie. I jeżeli będziemy oglądać te filmiki z tego wybuchu, one są spektakularne i warto to zobaczyć, żeby po prostu wiedzieć, jak to wygląda. Ale jeżeli się będziemy nimi karmić przez następne trzy dni i będziemy ciągle sięgać do tych informacji, o Jezu, co się stało z, tymi, z tym wybuchem, yy, dziś komentarz taki, dziś, dziś inny, nic nie dodający, ale być może trochę też podgrzeje emocje, to kompletnie nie ma sensu. Lepiej to sobie odstawić na tydzień po tygodniu, zobaczyć, czy coś w ogóle wiadomo. Tak samo teraz akurat rozmawiamy, jest okrążenie bachmutu cały czas. Sprawdzanie codziennie, co się dzieje w tym bachmucie jest tylko na szkodę przedziennego odbiorcy. To muszą sprawdzać dziennikarze, którzy się tym zajmują, to muszą sprawdzać ludzie, którzy coś robią zawodowo w związku z sytuacją właśnie w bachmucie i po prostu muszą być na bieżące, faktycznie cały czas. Natomiast jeżeli jesteś po prostu zwykłą odbiorczynią informacji, to, to nie śledź tego codziennie. To sprawdzaj to raz na tydzień, co się w tym bachmucie wydarzyło dla własnego zdrowia psychicznego. Nie musisz tego wiedzieć. Na bieżąco, naprawdę. To nie jest tak, że jest jakaś tam konspiracja i będą mm -hmm. ukrywać informacje. Nie, to tak nie działa po prostu. Ale tutaj mamy, widzę w ogóle kilka wątków, że z jednej strony mamy ten wymiar taki społeczny, mam tutaj na myśli nasze grono znajomych. Sam powiedziałeś, że wszyscy będą o tym mówić. Dobra, za miesiąc może nie wrócimy do tego tematu, ale jeżeli chcemy być na bieżąco, no to dotyka nas. Poniekąd takie fomo, że rzeczywiście jakiś temat, który jest teraz aktualny, w jakiś sposób nas omija, więc nie mamy tego punktu zaczepienia ze swoimi znajomymi. I z drugiej strony, właśnie ten aspekt szerszy, że może właśnie na świecie dzieje się coś, co nie może mi umknąć. I tutaj bazujemy też na wysokich emocjach, więc tutaj ciężko jest powiedzieć sobie: Dobra, to zrobię krok w tył, nie będę się tym interesować, bo jednak te wszystkie sensacyjne informacje działają na nas tak mocno narkotycznie bym powiedziała. Ja, no, zdecydowanie i tak działa um, ten cały system najczęściej połączonych mediów społecznościowych, bo dziś głównym źródłem informacji dla nas jest przede wszystkim jakieś medium społecznościowe, a nie jakiś tam konkretny tytuł medialny i to się zmieniło i to jest bez dwóch zdań. Natomiast co do FOMO, to jest y, takie poczucie, które my sami sobie wypracowaliśmy i my sami jesteśmy je w stanie w jakiś sposób zwalczyć. Ja przestałem w ogóle korzystać z Facebooka jako źródła informacji, korzystam tylko z Messengera i to sprawia, że tego typu informacje, o których teraz rozmawialiśmy, które tam się pojawiają i które moi znajomi też wrzucają, komentują, ja w ogóle tego nie widzę. Ja bardzo mm -hmm. często nie mam pojęcia o tych sprawach y, takich stricte politycznych, właśnie tych kłótni w Sejmie, takich czy innych. I okazuje się, że nic ze mną o tym później nie rozmawia, że są jednak inne tematy mhm. i że ludzie podejmują. Um, nie zostałeś wykluczony. Nie zostałem w ten sposób wykluczony. Um, zdarza się, że może być coś istotnego. Co mi umknie, i to jest faktycznie jakieś ryzyko. Tym bardziej, że ja zawodowo jestem skupiony przede wszystkim na zagranicy, tam śledzę bardzo mm -hmm. uważnie, tak, tu trzymam rękę na pulsie. Te sprawy krajowe sobie właśnie trochę odpuszczam, dlatego że uważam, że jestem w stanie je monitorować jakoś z oddali i uważam, że mi to wychodzi. Czasami się zdarzy, że coś mi faktycznie umknie. I wtedy po prostu mi znajomi uświadamiałem, że um, miała miejsce taka czy inna sytuacja. Albo ja się orientuję z rozmowy na Messengerze, że hmm. ludzie rozmawiają o czymś tam, bo jestem w różnych grupach. I powiedzmy, że na jakiejś grupie jest podejmowany jakiś temat. I widzę, że to chyba jest istotny temat, bo to nie jest zwyczajowe tam memy, jak ktoś się głupi, lub nie głupi, tylko że faktycznie toczy się dyskusja, co ty myślisz na ten temat. I mi to umknęło. To ja wtedy pytam: Ej, o co chodzi? Możecie dać jakiegoś linka. Dostaję. Wiesz, link do jakiegoś źródła informacji, czytam sobie, chcę sobie pogłębić to, jeszcze poszukam na własną rękę i w ten sposób uzupełniam. I uważam, że też faktycznie to, że mamy wokół siebie tych ludzi w mediach społecznościowych, sprawia, że jeżeli sobie odpuścimy, to właśnie w takich sytuacjach grupowej konwersacji te tematy mogą wypłynąć i nas jednak mimo wszystko nie ominą. Mhm. To nie oznacza, że ja zalecam wszystkim, żeby w ogóle się nie interesowali tym, co się dzieje dookoła, bo, bo tak wcale nie jest. Natomiast uważam, że po prostu um, fiksowanie się na wiadomościach um, takich codziennych jest czymś szkodliwym dla przeciętnego odbiorcy, szkodliwym dla emocji, Szkodliwym dla właśnie jakości snu, szkodliwym dla w ogóle stanu psychicznego odbiorców, ze względu na to, że bardzo często są te informacje, które najbardziej są mielone w tym cyklu codziennym, to są te, które mają skupić największą uwagę, a te, które mają, skupiają największą uwagę, no to są te najbardziej sensacyjne, najbardziej krwawe. Czasami najbardziej głupie. Mhm. I, I dlatego uważam, że odcięcie się od tego i bardziej świadome poszukiwanie będzie po prostu znacznie lepiej wpływało na każdą osobę, która chce zachować jakiś taki balans psychologiczny. A czy Ty obserwujesz taką tendencję, że odbiorca zaczyna szukać bardziej okrojonych, jakościowych, wyważonych informacji i odchodzimy właśnie od tego strumienia chaotycznych, sensacyjnych newsów? Nie. Obserwuję, że niestety jest rozbicie na dwie grupy, a może nawet trzy, a może nawet jak będziemy prowadzili już taki podział, to oczywiście na więcej, ale z grubsza widzę ludzi, którzy mają wyższy kapitał społeczny, bo to nie chodzi o zarobki. Chociaż zarobki są też istotne i to jest niestety coś, co też mnie martwi, że zmierzamy w tę stronę, że osoby z większym zasobem finansowym będą w stanie sobie em, pozwolić właśnie na tego typu funkcjonowanie i na. Na to, żeby na przykład płacić za źródła informacji, rzetelne, dostarczające właśnie dobre informacje, sprawdzone, przeanalizowane przede wszystkim, że to nie są podstawowe informacje, tylko że ktoś ci wyjaśnia, co się stało i dlaczego i co powinnaś na ten temat po prostu wiedzieć. I to prawdopodobnie pójdzie wszystko w tę stronę, że te najlepsze źródła informacji będą dostępne tylko za pieniądze, i większość ludzi nie będzie chciała tych pieniędzy zapłacić, nawet nie ze względu na sam koszt, tylko dlatego, że będą po prostu mieli innego rodzaju wydatki. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie kapitał kulturowy. To znaczy osoby, które bez względu na swój zasób portfela są na przykład z takich domów, gdzie się zawsze czytało, gdzie się zawsze rozmawiało, gdzie się było zainteresowanym różnymi rzeczami, niekoniecznie wiadomościami. Tylko po prostu jakiegoś rodzaju wiedzą. Te osoby później idą na studia albo nie idą na studia, ale rozwijają jakoś się psychicznie, w tym sensie, że wiesz chcą cały czas powiększać swój zasób wiedzy. I takie osoby też poszukują jakichś źródeł informacyjnych pogłębionych. Wciąż jest to rosnąca grupa Polaków, moim zdaniem. Widzę to po tym, co się dzieje w tym takim ruchu. Około medialnym dziennikarzy, takich jak na przykład ja, którzy z mediów głównego nurtu odeszli, robią na własną rękę internet, i y, cały czas powiększa się nasza grupa właśnie takich odbiorców, y, ale to jest mniejszość w ogólnym zalewie. I teraz jest y, przytłaczająca większość osób, które chcą wiedzieć, są zainteresowane tym, żeby po prostu no, nie dać się oszukać, tak żeby wiedzieć co się dzieje dookoła nich, ale nie wiedzą jak szukać informacji, ponieważ nie mamy tego typu przygotowania medialnego w szkołach. W Finlandii na przykład to istnieje na bardzo dobrym poziomie. W Finlandii uczy się dzieciaki na przykład na matematyce, są też zajęcia jak czytać statystyki żeby nie dać się oszukać, mm -hmm. tak? Um, no my nie, oczywiście nie jesteśmy Finlandią i nasz system edukacyjny, jaki jest, taki jest i, i każdy doskonale o tym wie i niestety, um, no nie jest lepiej, a wręcz, mam wrażenie, że jest coraz gorzej z każdą następną reformą, ale to jest jakby osobna dyskusja. Natomiast to, co obserwuję, to jest to, że bardzo duża ilość osób, szczególnie obserwuję to właśnie od um, 24 lutego zeszłego roku, od momentu, kiedy ludzie momentalnie się zainteresowali wydarzeniami na Wschód od Polski, i ym, jest sięganie po niesprawdzone źródła w internecie, po osoby, które y, bardzo chętnie komentują, w tym przypadku, wydarzenia międzynarodowe czy wojnę. Mimo, że są na dłuższą metę dość anonimowe, albo że nawet nie są anonimowe, że wiadomo, kim są, znani są z imienia i nazwiska, ale nikt nie weryfikuje ich kompetencji w tym kierunku. I to jest, moim zdaniem, bardzo słabe. Czyli ja na przykład, jak szukam źródeł informacji, to patrzę też, kto jest nadawcą, i jeżeli nie znam tego nadawcy, to go sprawdzam. Patrzę, kto to jest, czy się zajmował tą tematyką wcześniej, albo czy na przykład, nie wiem, zajmował się czymś podobnym, albo gdzie publikował, czy w pismach naukowych, czy właśnie w mediach jakichś uznanych, czy coś stoi za taką osobą? Mam wrażenie, że obecnie po prostu jakakolwiek informacja wrzucona do internetu na, mm, przez jakieś konto, które ma duże zasięgi i ma jeszcze nazwę sugerującą, że to jest coś poważnego, mm, nawet nie będę wymieniał, ale znam kilka takich kont, które po prostu mają profesjonalnie brzmiące nazwy, a prowadzi je kilku chłopaków gdzieś tam z jakiegoś pokoju. I żeby była jasność. Ja też jestem człowiekiem, który z jakiegoś tam pokoju prowadzi podcast o wiadomościach na świecie, tylko że mnie można zweryfikować. Można sprawdzić to, że przez lata się tym zajmowałem zawodowo dla dużych mediów. Można sprawdzić też na przykład gości, z którymi rozmawiam, że to są osoby, które specjalizują się w tej tematyce, że to jest ich kariera zawodowa się na tym opiera, że nie zapraszam ekspertów od wszystkiego, tylko ludzi, którzy znają się na konkretnym temacie, żeby o nim opowiedzieli. Albo że jeżeli publikuję reportaże innych osób, to że to są reporterki i reporterzy, którzy publikują w dużej Mediach i też specjalizują się w tych tematach. Albo że jak ja jadę na przykład na swój reportaż, to po prostu nagrywam, spotykam się z ludźmi na miejscu, że nie wymyślam tego, że jestem na miejscu, rozmawiam z ludźmi, przygotowuję się do tego materiału i tak dalej. Tymczasem dziś króluje informacja szybka, podana właśnie w sposób sensacyjny. Bardzo często też informacja, która jest przemieszana od razu z opinią, i, i mam wrażenie, że po prostu mnóstwo ludzi się na to nabiera nie ze złej woli. I nie z głupoty, i nie z lenistwa, i wca wcale nie. Po prostu ym, przez ostatnie kilkanaście już lat przyzwyczailiśmy się do tego, że podawanie czegoś w mediach społecznościowych jest szybkie. I przyczyniamy się w ten sposób do rozpowszechniania w tych mediach społecznościowych informacji podawanych przez tego typu profile. Ym, I algorytmy to lubią, więc te wiadomości jeszcze szerzej zataczają Trą ym, krąg. I to wszystko sprawia, że te wiadomości są niskiej jakości. One nawet mogą być prawdziwe. Chodzi o to, że część z nich oczywiście jest prawdziwa, jest po prostu przepisana z zagranicznych yy, agencji informacyjnych, a czasami z polskich i tak dalej. I to nie chodzi o to, że one są fałszywe, choć wśród nich mogą się fałszywki trafiać. Już widzieliśmy z znajomymi kilka takich przypadków, gdzie był na przykład profil, który publikował prawdziwe wiadomości, a co jakiś czas puszczał fejka. I ten fejk był uprawomocniony tym, że wcześniej były prawdziwe wiadomości, mm. więc nie było powodu, żeby mu nie ufać. I zmierzam do tego w tej całej opowieści, że niestety przytłaczająca większość osób w ten sposób konsumuje wiadomości, nie ze swojej winy, tylko po prostu systemu, w którym funkcjonują, i niestety, moim zdaniem, to się będzie jeszcze z czasem pogłębiać, aż dojdziemy do jakiejś ściany i do, i do zmiany, ale jakiej, niestety nie jestem w stanie przewidzieć. To jest też taki paradoks z naszych czasów, że to zaufanie do mediów spadło, też z tego co ty mówisz, więc my. Zbudowaliśmy niczym niepodparte zaufanie do osób, których nie weryfikujemy, i wydaje nam się, że jednak, kiedy powie nam to jakaś osoba, jakiś potencjalny właśnie kolega, to to ma większą wartość, że to jest bardziej szczere niż coś, co jest bardzo przemyślane i wychodzi od jakiejś instytucji, bo po prostu jej nie wierzymy. I to jest no trochę tak, że się tak mocno zaplątaliśmy w tym. No tak, ale to jest też wina tych mediów, które wspomniałeś wcześniej, i ja, jako człowiek, który w nich też funkcjonował przez długi czas, yy, uważam, że to jest wręcz przede wszystkim widamieniów i tego, że i tu nie tylko mówię o polskich na całym mm. świecie tak jest chociaż w Polsce jest gorzej niż w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych Chociaż może Stany Zjednoczone są jakby osobnym światem, tutaj medialnym. Mm -hmm. Gorzej niż w Europie Zachodniej jest w Polsce, o, tak, bym, tak bym to określił. I to jest akurat ten poziom, do którego my jednak dążymy. Tak? Nie dążymy do tego, żeby mieć taki system medialny jak na Wschodzie. <grym> Niestety media po pierwsze przez. zaspały rewolucję internetową, to była pierwsza rzecz. Po drugie, na pewnym etapie jednak doszło do. Tu, jeżeli się możemy skupić konkretnie na Polsce, no doszło do sklejenia pewnych konkretnych grup medialnych z pewnymi konkretnymi grupami politycznymi, i doskonale wiadomo, które media stoją po której stronie. I nawet jeżeli jest, powiedzmy, jakaś gazeta, której dziennikarze są bardzo rzetelni, dziennikarze zajmujący się zwykłymi sprawami, właśnie nie wiem, gospodarką, sprawami miejskimi, prawami pracowniczymi i tak piszą świetne, sprawdzone artykuły na źródłach, nie można się do tego w żaden sposób przyczepić, to równocześnie dominującą narracją jest właśnie publicystyka, przede wszystkim publicystyka polityczna, i ta jest wyraźnie skrzywiona w jakąś jedną stronę, i wtedy wiesz, to. Odrzuca ogromną część odbiorców, którzy nie zgadzają się z, na przykład z tymi poglądami, w związku z czym równocześnie skreślają tak. te informacje, które są stopień niżej, a które są akurat najlepszymi sprawdzonymi informacjami. W tym kraju. Więc to jest na przykład wina mediów, to, to sięganie po tani sensacjonalizm, że to jest właśnie ta przez rewolucja internetowa, że w pewnym momencie media musiały nadążyć za internetem i później też za mediami społecznościowymi, nie wiedziały jak to zrobić i poszły w wiesz, nagłówki, które nie mają za wiele wspólnego z tym, co tak naprawdę jest w artykule, albo lead, który też w zasadzie nic Ci nie mówi, co będzie w tekście, tylko macie skupić, skusić do tego, żebyś tam kliknęła. To, że bardzo często te serwisy przez długi czas były absolutnie nieużywalne. Ja widziałem, jak wyglądają polskie strony polskich mediów, i, i to był chaos. Nie wiesz, gdzie co znaleźć. Nie wiesz, która sekcja gdzie przynależy. Wszędzie wyskakujące reklamy. Czy to jest jeszcze część tekstu, czy to już jest reklama? I dlaczego muszę ciągle coś odklikiwać, nawet mając odbloka i tak dalej? No, bardzo źle to wyglądało po prostu przez długi czas. Co wy wynikało też z tego, że kolejną rzecz, którą źle zrobiono w momencie digitalizacji, to było to, że wszystko było dostępne za darmo. Mimo, że media muszą się z czegoś funkcjonować, tak jak kupowałeś gazetę w kiosku, tak powinnaś płacić za te same media w internecie. Niestety nie zrobiono tego i odzwyczajono użytkowników od płacenia za jakość, że za jakość po prostu trzeba płacić, za czyjąś pracę trzeba płacić. I w efekcie doszło do tego, że zmniejszyły się budżety. Trzeba było inaczej działać. Ym, jakby no jest mnóstwo różnych błędów, a jeszcze oczywiście błąd kardynalny, główny, moim zdaniem, i też zresztą wiele osób z branży się ze mną zgadza, że na pewnym etapie też korporacjonizmu takiego medialnego, w momencie, w którym polskie media stały się naprawdę dobrze dochodowe jeszcze przed tym uderzeniem internetowym, czyli powiedzmy przełom wieków, tak, koniec lat 90., początek 2000 do zarządzania tymi mediami przeznaczono ludzi, którzy byli menadżerami, a nie dziennikarzami. Albo dziennikarzami, którzy okazywali się być fatalnymi też menadżerami i tak dalej. I bardzo często decyzje, które były podejmowane, nie miały żadnego sensu z punktu widzenia właśnie dziennikarstwa, etyki dziennikarskiej, były sensowne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które zarabia pieniądze. I to też się oczywiście odbiło na jakości tych mediów i też sprawiło, że te media po prostu stały się znacznie, znacznie gorsze. I teraz tak, to nie oznacza, że Media w Polsce są jakieś wyjątkowo złe, bo to jest nieprawda i ja też tego nie twierdzę. Tam są w dalszym ciągu świetni dziennikarze, świetne materiały i obserwujemy to co jakiś czas. Większość tych informacji, o których rozmawiamy, na przykład teraz o i tyle, tak? Jako ja już nie będę wchodził nawet w mm -hmm, ten temat. Mm -hmm. To jest rzeczywiście temat rzeka, ale sam fakt, że w ogóle taka dyskusja trwa, wynika też ze śledztw dziennikarskich. Różne inne rzeczy, różne afery, o których co jakiś, czas, bo, co jakiś czas, bardzo często mówimy, to też wszystko wynika ze śledztw dziennikarskich. To nie jest jakiś anonimowy profil w, na Facebooku, który odkrywa jakąś wielką prawdę. No nie, bo trzeba mieć umiejętności, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, trzeba mieć ze sobą redakcję, która Ci w tym pomoże, trzeba mieć ewentualnie prawników, którzy są gotowi bronić Cię w sądzie, jakby no jest cała machina. Trzeba też mieć redakcję po to, żeby osoba, która na przykład zna się na rynku pracy, mogła tylko o nim pisać i z tego żyć. No, oczywiście, płaca w mediach to jest osobna sprawa i kwestia tego, jeszcze kto w dalszym ciągu w tych mediach wytrzymuje, to jakby osobny temat. Natomiast chodzi o to, że w dalszym ciągu są media w Polsce głównym źródłem prawdziwej, dobrej, rzetelnej informacji. To się nie zmienia. Później ta informacja krąży w wolnym obiegu w internecie, no bo tak to działa, ale źródło leży tam. Teraz problem polega tylko na tym, że skoro przez lata tak bardzo zepsuły swoją opinię i że nawet mnie przez lata jako dziennikarzowi było głupio się przyznawać, że jest dziennikarzem. Ktoś mnie pytał na przykład, a, a pan co robi? I ja zamiast mówić jestem dziennikarzem, piszę dla tygodnika Polityka czy dla Gazety Wyborczej, mówiłem, ja jestem latynoamerykanistą, zajmuję się Ameryką Łacińską. Co było prawdą, no tylko że no, jakby wolałem już nie wchodzić w to, że jestem dziennikarzem, bo bo to jest zawód bardzo nisko poważany. I, i słusznie, tak? się słusznie. No nie słusznie, ale tak do tego po prostu sami doprowadziliśmy też trochę w tym zawodzie. I gwiazdy tego dziennikarstwa trochę też do tego doprowadziły. To no taka prawda. Czy media są w stanie się z tego wygrzebać? Myślę, że. Tak, tylko musi dojść do takiego bardzo głębokiego, wewnętrznego ym, sprzeciwu, który już się trochę dzieje w tym, w tym środowisku. Przede wszystkim od 30-latków w dół, może nawet już od 40-latków w dół. Pytanie, czy powstaną na przykład nowe tytuły, które będą bardziej rzetelne, czy właśnie wraz z tym, jak się wykształca grupa odbiorców, która jest gotowa płacić za to, czy to sprawi, że firmy postawią na taki content ekstra, tak? w sensie taki ekstra płatny, że to będzie coś, co będzie prestiżowe i będzie więcej kosztowało, i być może jakieś firmy w to zainwestują. Tak jak było przecież wcześniej wydawnictwo, na przykład Edipress Press miał przekrój, który był przekrójowym, przepraszam, prestiżowym właśnie magazynem, itd., a głównie sprzedawali jednak pisma plotkarskie, wnętrzarskie, itd., które zarabiały z kolei na tą firmę, więc może, może ten model w jakiś sposób wróci. Nie wiem tego, a być może powstaną takie inicjatywy, jak na przykład ta moja, albo Darka Rosiaka, albo jeszcze kilku innych osób, bo to mogę oczywiście dalej wymieniać, gdzie po prostu dziennikarze pracują w mniejszych teamach i ludzie ułożą na te konkretne projekty pieniądze. Moim zdaniem to jest droga donikąd, w tym sensie, że na taką małą skalę, jak to robimy do tej pory, to się sprawdza i to jest najlepsze rozwiązanie, ale jeżeli chcesz się zajmować takim dziennikarstwem, które jest zagrożone na przykład pozwami, bo odkrywasz afery i tak dalej, no to potrzebujesz mieć właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, tą strukturę prawników. Pieniądze na ewentualne odszkodowania, kogoś, kto jest gotowy za to wziąć odpowiedzialność w sądzie. Albo nawet na mniejszą skalę, tak jak ja teraz robię, że kupuję te reportaże od ludzi i tak dalej. I są takie też tematy, które na przykład potencjalnie są niebezpieczne za granicą, tak? I chciałbym móc na przykład opłacić moim reporterom ubezpieczenie. Albo chciałbym na przykład zapłacić im dwa razy większą stawkę. Mimo tak, że ja i tak płacę dwa razy więcej, niż wnosi stawka rynkowa, jak honorarium. Ale chciałbym im zapłacić jeszcze więcej, jeżeli pracują na przykład w niebezpiecznych warunkach, co, co się może po prostu zdarzyć. Na razie mnie na to nie stać. I właśnie pytanie, jak zdobyć to finansowanie? Ja to akurat nad tym pracuję, nie będę się teraz wkręcał, ale chodzi mi tylko o to, że żeby stworzyć dobrze funkcjonującą strukturę, która się sprawdza w takich na przykład sytuacjach, to trzeba mieć na to finansowanie. I, i trzeba mieć właśnie grupę osób, że robienie tego solo jest niezwykle wyczerpujące, problematyczne i te media muszą przetrwać w jakiejś formie. Jeżeli równocześnie na przykład sprawi to, że zaoramy całkowicie 24-godzinne kanały informacyjne, to tym lepiej. Mhm. Bo moim zdaniem problemy nie zaczęły się wcale z upośledzeniem internetu i mediów społecznościowych, tylko wraz z powstaniem 24-godzinnych stacji informacyjnych. To był pierwszy moment do infantylizacji wiadomości, bo cały czas musisz o czymś mówić. Ło, wo, wo, coś się dzieje, piłkarze zjedli śniadanie na czerwonym pasku czy tam żółtym, już nie pamiętam. To mhm. jest właśnie tego typu, to jest, to jest pierwszy krok do, do sprawienia, żeby Media po prostu stały się karykaturą samych siebie. To właśnie było tam. Więc musi dojść w pewnym momencie do, tego, do tej refleksji, do tej zmiany. Ale znów, jak dojdzie, kiedy dojdzie, w jakiej formie, nie mam najmniejszego pojęcia. Nie wiem. I po prostu staram się najlepiej, jak mogę robić to, co robię, a już trochę sobie odpuściłem jakieś tam w ogóle próby reformowania tego rynku, bo, bo to jest ponad już moje siły. Ale też powiedziałeś, że. Osoby robiące podobne rzeczy jak te które robisz ty, będą się spotykały z różnymi wyzwaniami kiedy ta skala będzie rosła, tak. ale pytanie czy jeżeli ta skala się powiększy, to czy odbiorca jest gotowy na takie treści, no bo nas mocno rozpieściły media w takim znaczeniu, że okej, okay, może one nas nie dokształcają, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, ale są bardzo wygodne i bardzo właśnie rozrywkowe. Czy my musimy się nauczyć rozdzielać to kiedy czerpiemy informacje a kiedy po prostu się bawimy czyli właśnie ta rozrywka versus informacja to to jest ta droga która mogłaby nam pomóc no znowu mieć przestrzeń na to żeby słuchać takich treści jak te którymi ty się dzielisz e, uważam że tak tylko, że to musi być świadoma decyzja właśnie odbiorców i jeszcze jedna ważna rzecz, że z mojej strony nie ma w ogóle problemu w tym, że ktoś wybiera rozrywkę przed informacją mm -hmm. i to też jest absolutnie zrozumiałe, że po prostu po ciężkim dniu, a większość z nas, dodajmy też, że mieszkamy w kraju niskich płac i musimy pracować więcej, żeby zarobić na godne życie, inaczej niż w Europie Zachodniej. W związku z czym, po pracy, zwłaszcza jak ktoś ma jeszcze dzieci, jak ma psy, no jakby no cała ta po prostu otoczka życiowa, mm -hmm. tak? Nie masz już 25 lat, tylko 35 i już jesteś bardzo zmęczony albo bardzo zmęczony i wtedy sięgasz po rozrywkę, bo musisz rozrywać jakoś swoją głowę. I to jest zrozumiałe. Jakby mm -hmm. nie chodzi o to, żeby pozycjonować, że coś jest lepsze od czegoś innego. Natomiast jeżeli chodzi o tą warstwę informacyjną, tak, ja uważam, że jak najbardziej trzeba to rozdzielić. I uważam też, że nie można popaść w taki fałszywy, fałszywe rozumowanie, że ty musisz podkręcać jakoś swoją treść, która jest właśnie treścią informacyjną, po to, żebyś trafić do większego grona osób. Bo to jest już właśnie ten pierwszy krok do tego, żeby ponownie wpaść w te ścieżkę, gdzie byliśmy dalej. Czyli żeby podać konkretne przykłady. Jak ja robię podcast, który dla mnie jest, i to jest ważne, to dla mnie to jest tylko forma. To, że ja jestem dzisiaj znany z podcastu, to jest trochę przypadek. Tak wyszło. Natomiast dla mnie to jest tylko forma nadawcza. Może w przyszłości będą jakieś hologramowe, trójwymiarowe wiadomości? Nie wiem, zobaczymy. Natomiast w ramach tego podcastu, zajmuję się oczywiście tym zagranicą, ale można łatwo zobaczyć, że tematyka może być podzielona w kilka dużych bloków. I największym zainteresowaniem, największą słuchalnością w przypadku mojego podcastu są zawsze rzeczy, które dotyczą mm, szeroko rozumianej przestępczości. Co w ogóle też y, zahacza o to, co jest w ogóle najpopularniejsze mm -hmm. w Polsce w podcastach, czyli true crime. I to jest rozrywka. Ludzie lubią słuchać o zbrodni, bo to jest interesujące. I od zawsze, tak? To nie jest nic nowego. Zawsze lubiliśmy słuchać o zbrodni. Mitologia grecka to jest jedna wielka zbrodnia. <laughs> po prostu. Są fascynujące historie. Ja to rozumiem. Więc za każdym razem, jak robię odcinek który jest poświęcony przestępczości, to wiem, że on się będzie cieszył dużym zainteresowaniem. Znacznie szybciej będzie rosła jego słuchalność niż w przypadku innych, bo u mnie jest tak, że jak wrzucam odcinek w czwartek, to do niedzieli wysłucha tego kilkadziesiąt tysięcy osób, a później to będzie rosło, rosło, rosło i teraz zależy jak szybko. No to te kryminalne będą bardzo szybko rosły w ciągu następnego tygodnia, dwóch, a inne będą rosły wolniej. Jest kolejna taka grupa tematyczna, to jest sport. W moim przypadku, nie wiem czemu, to przeczy wszelkiego rodzaju danym z innych mediów. U mnie sport najgorzej się klika, jest najgorzej słuchalny. E, jakoś moi słuchacze i moje słuchaczki są najmniej zainteresowani tymi, tymi tematami sportowymi. Może ja się nie koncentruję na samym sporcie, tylko to że to może jest. Może nie jesteś ulubionymi źródłem informacji o sporcie. O sporcie, ewidentnie. A może dlatego, że po prostu ten sport tutaj w tej audycji jest tylko pretekstem, żeby porozmawiać o kwestiach społecznych. Nie wiem, ale dlaczego o tym mówię? Bo gdyby zależało mi na zasięgach, gdyby zależało mi na tym, żeby budować popularność, gdybym przede wszystkim chciał być influencerem, a nie dziennikarzem, to bym robił tylko te odcinki o przestępczości, bo one by wyniosły mnie tam na pierwszą piątkę Spotifya w Polsce, który jak wiemy, jest tym wskaźnikiem popularności. Ja bardzo świadomie, w związku z tym, tłukę ten sport regularnie. Mimo, że jest słuchany najrzadziej, to jest dla mnie ważne, żeby dostarczać też takie informacje. Nie obchodzi mnie, że będzie miał o połowę mniejszą słuchalność taki odcinek, niż ten odcinek przestępczy. Bo dla mnie jest przede wszystkim najważniejsze, żeby podać jakiegoś rodzaju informacje. I muszę się bardzo pilnować, żeby właśnie tak robić, żeby nie wpaść w tę kolejne, że o, tu idę tylko za tą mhm. przestępczością. Bo w momencie, w którym zacznie mi to przyświecać, że muszę być pierwszy, muszę właśnie zdobyć ten największy zasięg, muszę trafić do do jak największej grupy osób. Tutaj będę robił już tylko takie rzeczy. I później w przyszłości będą takie sytuacje, że na przykład ktoś mi zaproponuje jakiś reportaż albo ja będę chciał zrobić jakiś reportaż yy, i pomyślę sobie, to mnie bardzo interesuje Maćka Okrzeszowskiego, ale moich odbiorców prawdopodobnie nie. Więc może jednak tego nie robić, bo algorytm mi źle zadziała. Wiesz. Więc ja na przykład konsekwentnie robię tak, żeby. Różnicować, żeby właśnie nie wpaść w tego typu myślenie. No i teraz pytanie do innych dziennikarzy, czy też są w stanie sobie takie granice stawiać. Myślę, że większość tych osób, które poszła na taką własną działalność, tak, mhm. że jest w stanie to robić. Inni, no wiesz, jeżeli ktoś jest gwiazdą telewizyjną i jest przyzwyczajony do tego, że w telewizji X oglądało go tam kilkaset tysięcy osób, i później zaczyna działać w internecie i orientuje się, że jest inaczej. No to też jest test dla takiej osoby, w którą stronę pójdzie. Myślę, że akurat w przypadku tych starszych gwiazd telewizji dużo osób ten test oblewa, mhm. albo przynajmniej na razie tak to widzę. Są inne osoby, takie jak na przykład Maciej Orój z którym też tutaj rozmawiałem, które robią odwrotnie. Postanowiły znaleźć na siebie jakiś inny pomysł i odnoszą w tym sukces i jakby okej, okay, nie? To jest, to jest fajne. Natomiast inni myślę, że nie są do końca jeszcze przyzwyczajeni do tego, że w internecie się działa trochę inaczej. I że też czasami na rozpoznawalność trzeba poczekać albo na przykład na jakieś tam owoce i też trzeba założyć, co jest dla ciebie dobrym owocem twojej pracy. Czyli tak, czy chcesz zarabiać duże bardzo pieniądze i mieć właśnie tą wielką rozpoznawalność i kontrakty reklamowe i tak dalej, co znów nie jest złą rzeczą samą w sobie, tylko że to nie dziennikarstwo, nie? To jest jakby moim zdaniem po prostu najważniejsze w dziennikarstwie jest to, żeby twoja informacja była rzetelna, żeby trafiała do ludzi, żeby ludzie mieli do Ciebie zaufanie jako do nadawcy i żeby w razie czego, że nie muszą cały czas też korzystać, ja totalnie na przykład nie wymagam, żeby ktoś słuchał moich odcinków, jak tylko zostaną opublikowane, to jest w ogóle jakiś absurd. Natomiast, że dzieje się coś gdzieś i ja na przykład mam odcinek na ten temat, albo na temat tego kraju, albo na temat jakiegoś miejsca i że inne osoby mogą go spokojnie polecić swoim znajomym właśnie, bo wiedzą, że to jest rzetelne źródło informacji. I dla mnie to jest na przykład najważniejsze w tej mojej pracy, że to jest ten cel. Dlatego między innymi mm. takimi zasadami się kieruję. Natomiast mm, to jest też kwestia bardzo indywidualna. I myślę, że w zależności od tego, jakiego właśnie rodzaju medium tworzysz, bo też rozmowy o tym, co na YouTubie się klika, co nie, co algorytm ukrywa, co nie. To, że ja na przykład mam niewłączoną monetyzację na YouTubie, bo wydaje mi się że to trochę nie na miejscu, żeby była monetyzacja przy ciężkich czasami tematach, które podejmujemy, typu gwałty, przemoc w ogóle i tak ja dalej. Nie chcę, żeby tego. Żeby to było przerywane reklamami. A więc mam wyłączoną monetyzację, a jak masz wyłączoną monetyzację, to na przykład algorytm ci obniża zasięgi zamiast podwyższać, no bo YouTube też chce na tym zarabiać. No więc to też jest temat mm. i tak dalej. Więc każdy sobie musi zdecydować na własną rękę, jaki model działania jest dla niego najlepszy, ale też jaki ma po prostu cel. Tak, ale w przypadku dużych mediów tutaj nie mówimy o jednostkach, które mogą podjąć decyzję o działaniach całej platformy, no bo jest jakiś większy organizm i naczynia połączone, więc czy my możemy w ogóle oczekiwać takiej misyjności wręcz od wielkich mediów? One nie ukrywają tego, że muszą zarobić i utrzymują naszą uwagę, że nie powiedzą, dobra, obejrzy nas dzisiaj milion Polaków, a nie 10 milionów. To chyba nie są straty, na które media mogą sobie pozwalać, więc walczą tą nie, sensacją, no, tą rozrywką. że Tak, są jedne media, od których możemy tego wymagać i to są media publiczne. I od nich jak najbardziej możemy tego wymagać, bo taka jest po prostu ich misja i taki jest ich cel, i powinny mieć tą misyjność jako podstawowy, no podstawową po prostu wartość, do której dążą. Dziś oczywiście jest źle. Zawsze było nie najlepiej z mediami publicznymi w Polsce, ale oczywiście nigdy nie było tak źle jak jest teraz. Przy czym też ważna uwaga, bo być może się zmieni władza, może nawet w tym roku nie wiem zobaczymy. I już się podnoszą takie głosy coraz częściej właśnie po stronie opozycji, że media publiczne trzeba sprywatyzować albo w ogóle zlikwidować i tak dalej. To jest najgorsze, co może się stać. Ja jestem bardzo przeciwny tego typu pomysłom, ponieważ media publiczne w Polsce są jedną z największych wartości, jakie mamy. Archiwa telewizji polskiej, archiwa polskiego radia, to, jest, to są archiwa naszej kultury i yy, to są po prostu jedne z najważniejszych skarbów kulturowych aktualnie w Polsce. I media publiczne są też niesamowicie istotne. Trzeba je w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby uchronić je przed tego typu manipulacjami politycznymi na przyszłość. I da się to zrobić. Da się to zrobić na przykład w modelu brytyjskim, da się to zrobić w modelu hiszpańskim. Czasami się w Hiszpanii mówi, że media hiszpańskie publiczne są upolitycznione. I są zawsze czy się trochę zmienia tego, tego rodzaju główna narracja medialna w zależności od tego, kto rządzi, ale, ale, ale to nie jest absurdalna propaganda jak teraz. Czyli jeżeli rząd ma jakiegoś rodzaju kłopoty, to media publiczne o tym informują w Hiszpanii też wyciągają afery bardzo często takie, które przyczyniają się później do upadku takiego rządu, tak to miało miejsce z poprzednim rządem Mariano Rachoja i pokazują rzeczy, które są niewygodne rządzącym też, bo to jest właśnie misja mediów publicznych i Misja mediów publicznych może być realizowana między innymi dlatego, że one są finansowane przez państwo, z naszych podatków, w związku z czym nie muszą się ścigać o te, o te budżety reklamowe, przynajmniej nie powinny. W związku z czym od tych mediów faktycznie możemy tego wymagać, i mam nadzieję, że w przyszłości media publiczne w Polsce wrócą do tej roli, jaką pełniły wcześniej, a może nawet mm, będą w swojej roli jeszcze lepsze. Oczywiście, media publiczne też nadają i rozrywkę, i różne inne rzeczy, I od tego akurat to w ogóle możemy rozmawiać z całymi godzinami tylko o mediach publicznych, ale trzymając się tylko i wyłącznie informacji, uważam, że to powinno być główne źródło informacji w, w naszym kraju, w przyszłości. I powinniśmy je naprawić i one powinny być rzetelne, powinny być przedłużone, powinny być właśnie dobre analizy, nawet jeżeli to jest nudne, to to powinno być nudne źródło informacji, do którego ktoś może w na przykład w sytuacji krytycznej takiej jak budzisz się 24 lutego rano i nagle jest wojna za naszym progiem i ciągną tu setki tysięcy ludzi uciekających przed wojną, że możesz sięgnąć do jakiegoś źródła informacji, gdzie na spokojnie zostanie ci wytłumaczone co się dzieje, co możesz zrobić, co nas czeka w najbliższych dniach i i to są media publiczne, które, mam nadzieję, kiedyś w przyszłości do tego poziomu gdzieś tam dojdą, wrócą, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że nie zostaną właśnie sprywatyzowane albo zlikwidowane. To w ogóle mam nadzieję, że nie. Natomiast, że nie zostaną sprywatyzowane, bo to doprowadzi do tego, o czym mówisz. I to, o czym mówisz, to jest właśnie to, że właścicielom zależy na zarabianiu. I to jest prawda. I stąd m.in. zwolnienia masowe, które znowu zresztą w mediach w tej chwili, jak rozmawiamy, mają miejsce we wszystkich. Z kolejna fala, co kilka lat te fale zwolnij i niestety tylko pogarszają jakość tych mediów. To jest właśnie. Mm, Wywalanie informacji, y, takich infantylnych, powyżej tych, tych, tych y, najważniejszych, ponieważ one się lepiej klikają i chodzi, żeby się jak najlepiej klikały. To jest właśnie sensacjonalizacja w, y, w tytułach, czy w lidach po to, żeby się kliknęło, nawet jeżeli wartościowy jest sam tekst, to żeby chociaż ten lid, czy ten, ten tytuł przyciągnął odbiorcy i To są wszystko te grzechy y, mediów y, głównego nurtu. To, co oglądamy w tej chwili i co daje mi pewną nadzieję w Polsce, to jest to, że na przykład w dużych portalach, największych w Polsce, czyli Wirtualna Polska i Onet, mimo że jak wejdziesz na jej główne strony, to to w dalszym ciągu jest... Drama. Drama. <laughs> po prostu straszne. To jeden i drugi portal zainwestowały w jakościowe dziennikarstwo i widzimy to od 3-4 lat, że coraz więcej dobrych dziennikarskich materiałów ma swoje źródło właśnie albo w Wirtualnej Polsce, albo w Onecie. Dlatego, że w ramach tej wielkiej struktury medialnej, która może sobie pozwolić na różne rzeczy, postanowiono zrobić też nisze na tego typu rzeczy. Teraz pytanie, czy te portale są w stanie te y, informacje dobrze pozycjonować, żeby dotarły do jak najszerszego grona osób? Wydaje mi się, że na razie nie, ale być może po prostu też nie wiem, jak to funkcjonuje od środka i ktoś powinien tu usiąść z jednego lub drugiego i lepiej to wytłumaczyć. Natomiast pytanie, też co będą z tym robić później? Onet na przykład zaczął zamykać za paywallem część tych swoich treści, w tej chwili przynajmniej też części audio. Zobaczymy o innych i to być może doprowadzi do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli że będzie zamknięcie tych najlepszych treści za paywallem, który też nie będzie kosztował prawdopodobnie pięciu złotych, tylko więcej i sprawi, że osoby, które mają ograniczone zasoby finansowe, a w Polsce w dalszym ciągu jest to większość osób, nie będą sobie mogły pozwolić na dostęp do tego informacji. Czy tak się stanie? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest też kierunek, za którym mogą podążyć innego rodzaju media w Polsce, czyli stawiać na dobre, jakościowe dziennikarstwo, które będzie co prawda Taką mniejszą banieczką w ramach tej ogólnej działalności, ale przynajmniej będzie, i będzie można gdzieś do niego sięgnąć. I być może tak się zadzieje, zobaczymy. Czyli to jest trochę o tym, że nas trzeba od nowa nauczyć bycia zainteresowanymi dobrą, rzetelną, dziennikarską publikacją. Tak, i uważam, że należy zacząć w szkołach od uczenia przede wszystkim dzieci, nawet nie samego zainteresowania informacją, bo ja uważam, że to zainteresowanie naturalne istnieje mhm. w ludziach tak czy inaczej. Ja się zajmuję za granicą, między innymi dlatego, że jako dziecko spędzałem bardzo dużo czasu z babcią, moi rodzice po prostu bardzo dużo pracowali. Moja babcia mnie de facto wychowywała w pewnych momentach i zawsze oglądaliśmy 7 dni świat. Moja mm. babcia była ze wsi i skończyła 6 klas podstawówki i pisała chleb przez P. Więc to pokazuje, że nawet osoba nie mająca praktycznie żadnego wykształcenia i nie mająca też tego. Um, tego kapitału społecznego, o którym mówiłem wcześniej, czyli pochodzące z rodziny, gdzie się po prostu nie czytało. No nie było książek, no Biblia była, tak? Ale mało kto też potrafiłem ją przeczytać. Więc nawet taka osoba ma potrzebę informacji wewnętrzną jakąś i wtedy jeszcze mogła ją znaleźć w mediach publicznych. Więc uważam, że taka naturalna potrzeba, czy ciekawość w ogóle świata jest we wszystkich. I, i, i to jest absolutnie oczywiste, że, że większość osób coś takiego sobie ma. To, czego należy uczyć od samego dziecka, to jest to, jak szukać informacji, ale też jak na spokojnie je przyjmować, żeby słysząc jakąś wiadomość nie dostawać drgawek, na ich wiesz, To, to jest może dobre porównanie, kiedyś rozmawiałem z Pałem Pieniążkiem, który jest korespondentem wojennym, pracuje obecnie w Ukrainie, zresztą tam zaczynał w 2014, później był też w Syrii, w Afganistanie, jakby jest przyzwyczajony do różnych e, trudnych sytuacji. I rozmawialiśmy kiedyś o tym, jak właśnie Ukraińcy zaczęli się chronić em, po 24, w momencie, w którym były naloty na miasto, że em, po jakimś czasie tą taką paniczną ucieczkę wiesz do metra, i tak dalej, zastąpiło to, że masz aplikację, która ci pokazuje, na przykład, gdzie jest najbliższy schron, jak się tam dostać, informuje cię właśnie o tym, że będą naloty, że na przykład dostajesz powiadomienie takiego push który ci od razu wiesz, informuje teraz, jest najważniejsza rzecz. I ludzie, w, no, być może w sposób energiczny, ale spokojny i usystematyzowany, próbują się schronić. I to jest oczywiście ekstremalny przykład. Ale on pokazuje, że możemy też nauczyć dzieci, żeby robić też tak ze informacjami. Dostajesz jakąś informację, która ci podnosi dziś weź dwa głębokie wdechy, sprawdź, jak jest. Sprawdź na spokojnie, co się z tym wiąże, jakie są konsekwencje, i tak dalej. I to jest coś, czego powinniśmy uczyć. Czyli nie samego zainteresowania, bo ono hmm. naprawdę tam jest wszystkim się, zwłaszcza dziecko, dziecko się wszystkim zainteresuje. Tylko, tylko nauczmy je tego, żeby. Nie we wszystko ufać, żeby weryfikować i żeby czasami zrobić właśnie ten krok w tył, żeby móc zrobić dwa kroki w przód, bo czasami tak, tak należy. To jest też dla mnie mega ciekawe, rozmawiając z ludźmi z przeróżnych dziedzin. Widzę wiele równoległych, podobnych zjawisk, gdzie my przytłoczeni informacjami, na przykład o świecie zdrowia, czy będący w ogóle bardziej świadomi tego, jak o siebie zadbać, czy w ogóle interesujący się no, medycyną, można powiedzieć, tak? czy w kontekście odżywiania, tego, że mamy dostęp do nieograniczonych, zasobów jeśli chodzi o to co możemy kupić w sklepie tak samo jest w przypadku informacji tak samo jest w przypadku informacji o świecie i my trochę stajemy w takim obowiązku żeby za ten przywilej posiadania tylu opcji i tylu możliwości, w cudzysłowie zapłacić tym, że poświęcimy nieco więcej uwagi na to, żeby to przefiltrować, żeby to bardziej zrozumieć, żeby to zweryfikować. I, i myślę, że my jesteśmy na tyle rozpieszczeni, że nam się po prostu nie chce. I pamiętam, czytałam kiedyś taką książkę Postprawda, czy tak, Postprawda bodajże ona się nazywała, gdzie właśnie autor powiedział dokładnie, dokładnie to, co teraz ja staram się przytoczyć, że Podziękujmy za to, że możemy być zawsze poinformowanymi o tym, co się dzieje na świecie. Dając choćby ułamek tego czasu, który kiedyś musieliśmy spędzić wertując nim encyklopedię, czy jadąc mm -hmm. gdzieś, żeby dowiedzieć się o tym, co, co, co się wydarzyło i co jest ważne, właśnie po to, żeby to zweryfikować. I tutaj znowu musimy się no musimy wprowadzić się w ten taki dyskomfort i, i zwalczyć to lenistwo, no bo wygodniej jest ruszać palcem i, i, i widzieć, jak ktoś za nas przygotuje informacje. Jeszcze ci nie dam dość do głosu, bo jeszcze, nie, chciałam, nie, nie, ja bo w... jeszcze chciałam dodać... Nie e, mam e, nic do dodania, zgadzam bo się, bo to mi się. Bo to mi się też fajnie łączy z tym, co powiedziałeś o publicystyce, że my zapomnieliśmy, że z tego też, co, co, co próbuję wywnioskować z tego, co ty mówisz, że dziennikarstwo nie jest o tym, żeby nam serwować opinię dziennikarza, a dla nas artykuł, który uważamy za informację, jest obecnie otoczony właśnie opiniami i czymś, co kreuje to, jakie mamy poglądy. A nam się nie zapala lampka, że to nie powinno tak być, że właśnie ten artykuł powinien nam przedstawić informację, może wielowątkowo, może pokazując różne strony, ale zostawiać te pytania otwarte. Więc czy w takim razie my musimy odejść od odczytania opinii i nauczyć się też właśnie samemu sobie te opinie kreować? No bo łatwiej jest, kiedy ktoś nam powie, co mamy myśleć. Tak i nie, co jest oczywiście najgorszą odpowiedzią. To zależy. <grym> to zależy. Z jednej strony tak i, i radzę wszystkim, żeby skupiali się przede wszystkim na informacjach, a nie na opiniach, ale z drugiej strony nie, dlatego że bardzo często potrzebujemy kogoś, specjalisty, żeby syntezował nam różnego rodzaju informacje i wydał swoją opinię na ten temat. Większość tego rodzaju analiz, syntez i tak dalej tak samo jest z reportażem. Reportaż który polega na tym, że musisz pojechać na miejsce, zobaczyć coś i tak dalej, musi pozostać jak najbardziej obiektywny, ale to nie znaczy, że on jest w 100% obiektywny, bo on jest przefiltrowany przez właśnie Twoją wrażliwość, to z kim konkretnie rozmawiałaś, o jakiej porze roku na przykład tam byłaś, albo o jakiej porze dnia. To wszystko wpływa na to, jak to odbierasz. Więc każda tego rodzaju analiza jest de facto, czy tego rodzaju reportaż jest de facto też opinią. Różnica polega na tym, że i to jest robota, którą nie powinni wykonywać odbiorcy, tylko same media, sami nadawcy, mhm. i to na nich spoczywa ta odpowiedzialność, żeby ta opinia była właśnie oparta na faktach, na analizach, była rzetelna, była przede wszystkim próbą wyjaśnienia czegoś. Natomiast to, co mamy dziś, to jest właśnie zalew tej publicystyki, która jest przede wszystkim takim parafelietonem, czy to pisanym, czy to mówionym, czy właśnie w formie wideo. Z reguły będącym jakimś tam komentarzem um, opierającym się przede wszystkim na opiniach, sympatiach, antypatiach osoby nadającej dziennikarki, dziennikarza, czasami zresztą ludzi nie będących dziennikarzami, tylko po prostu występujących w mediach i przez to odbieranych jako dziennikarze, mimo że nimi nie są, tylko są jakimiś przypadkowymi prezenterami albo, albo wiesz, albo, że um, prezenterzy to przynajmniej mają ze sobą jakąś przeszłość dziennikarską, z reguły. Chociaż też nie wszyscy, ale, ale osoby, które się po prostu pojawiają często w mediach. I to jest na przykład bolączka też w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, ale w Polsce jest, jest na absurdalnym poziomie eksperci od wszystkiego. Jeżeli ktoś jest ekspertem od wszystkiego, to znaczy, że każda jego opinia jest właśnie tym, jest opinią. Nie jest rzetelną analizą opartą na tym, że on się przyjrzał czemuś. Bo jeżeli dziś komentuje rano pogodę, klimat, mhm. zresztą bardzo często są osoby, które nie odróżniają pogody od klimatu. Rano komentują klimat, wieczorem skomentują wojnę, następnego dnia rano skomentują inflację, a później prawa kobiet. Oczywiście będą to sami mężczyźni, bo mężczyźni o prawach kobiet wypowiadają się najlepiej. W związku z czym, wiadomo, że te osoby nie są w stanie się, że do żadnego z tych tematów przygotować, w żaden sposób, że to jest tylko pokazywanie się w mediach cały czas, żeby być cały czas obecnym i żeby w ten sposób też zarabiać na tym, mimo tego, że media w większości nie płacą za wystąpienia, ale ta rozpoznawalność pozwala ci zarabiać w inny sposób. I to są opinie. I tutaj z jednej strony do odbiorców powinna być taka informacja wysłana, że to nie jest wartościowe i należy tego typu rzeczy omijać. Ale tak jak mówię, cała praca spoczywa po stronie mediów, żeby po prostu przestać takie rzeczy publikować, przestać je robić. A dlaczego są robione? Dlatego, że są najprostsze. Zapraszasz wiesz, gadające głowy, które wypełnią ci czas antynowy, albo zapewnią ci szpal te gazety i siema, no prostym, tanim kosztem masz content, który w dodatku rozgrzewa emocje, czyli się dobrze klika, czyli mamy znowu to, co mieliśmy wcześniej, super, wszyscy są zadowoleni. Wszyscy są zadowoleni, poza oczywiście naszymi mózgami, które są bombardowane śmieciową, nieinformacją tylko opinią. W związku z czym, no nie, no media muszą to zrobić, media muszą z tym skończyć. To nie jest wina odbiorców, że coś jest złe, to nie jest Twoja wina, że się telepie autobus, tylko firmy transportowej. Tak samo jest z mediami. To nie jest twoja wina, że się spóźniłeś do pracy, bo metro stanęło. Tylko mm -hmm. obsługi metra albo nie wiem, czy, czy czegoś innego, ale to nie jest twoja wina. Z mediami, z informacjami, z opiniami jest dokładnie to samo. Media muszą się zmienić. Ludzi trzeba tylko nauczyć tego, żeby sięgali do dobrych, sprawdzonych źródeł informacji. To jest jedyne, czego mm -hmm. należy ich nauczyć. Cała reszta roboty leży właśnie po stronie mediów. Znaczy, super, że mówisz, że to nie jest nasza wina, ale dopóki ta transformacja trwa i miejmy nadzieję, że ona też się skończy pomyślnie dla nas i będziemy mieli te rzetelne źródła informacji, to jednak, mimo że nie z naszej winy, trochę mamy taką odpowiedzialność, żeby, żeby wziąć te sprawy w swoje ręce, co może się wydawać, wiesz, ja mam czasami taki konflikt, że denerwuje mnie to i, i myślę sobie, to nie ja powinnam to robić, tylko to powinno być przygotowane, ale z drugiej strony mamy wybór. Możemy się buntować i być niezadowolonymi albo możemy rzeczywiście starać się Posiadać te informacje i jakby filtrować te informacje, włożyć tą dodatkową pracę, bo finalnie chyba ten, ten, ta korzyść jest, jest, zawsze, jest zawsze opłacalna i to, i to jest tego warte. I tak kończąc, już jeszcze chciałabym poruszyć taki temat, który prawdopodobnie moglibyśmy rozwinąć na kolejne godziny, ale też mówisz u siebie o tym, i ja też to zauważyłam, że dla nas informacje, już abstrahując od tych o Polsce, to są informacje o świecie, czytaj. Zachód. Tak. My jesteśmy całym światem, my jesteśmy większością, wszyscy tak robią. Nie było wcześniej wojny od wielu pokoleń, no bo świat się kończy na właśnie tym tak zwanym Zachodzie. I powiedz mi, jak z Twojej perspektywy, no bo oczywiście wiemy, że tak nie jest, no to oczywista sprawa tego nie musimy tłumaczyć, ale. Dlaczego warto wyjść z tej bańki zachodniej i oprócz takiego stricte zainteresowania tym, co się dzieje na świecie, bo wiem, że wiele osób prawdopodobnie sięga po treści pozaeuropejskie, po prostu ich to ciekawi, tak czysto, nawet rozrywkowo. Ale dlaczego dla nas, jako odbiorcy z zachodu lub też aspirującego zachodu, te informacje globalne są wnoszące, wartościowe? Czego one mogą nas nauczyć o świecie i potencjalnie wpłynąć pozytywnie na przemiany, które dzieją się tutaj u nas, na naszej szerokości? Dlatego że to, co dzieje się na świecie, pomijając tą całą właśnie nakładkę, o której powiedziałeś, że ktoś może być zainteresowany, tak. bo moim zdaniem to się dzieje, że dzięki temu, że Polacy wyjeżdżają coraz częściej za granicę i często w te miejsca, które są brzydko nazywane egzotycznymi, sprawia też, że być może ich zainteresowanie tymi miejscami rośnie. Natomiast z takiej strony czysto praktycznej, to, co się dzieje na świecie, wpływa też na nas, mhm. mimo że my o tym nie wiemy. Widać to w drugą stronę w tej chwili, czyli, na przykład, ta wojna wywołana przez Rosję sprawiła, że nie można było eksportować zboża z Ukrainy i wpłynęło to na wiele biedniejszych krajów na świecie, które to zboże importowały, żeby po prostu piec chleb najzwyczajniej w świecie. W krajach Afryki Subsaharyjskiej były z tego powodu problemy i tak dalej. Problemy prowadzące do zwiększenia ilości osób głodnych. tak? To działa też w drugą stronę. Czyli na przykład, żeby na konkretnych rzeczach się opierać. Jesteśmy po takiej sytuacji, że zmarła na granicy polsko-białoruskiej, gdzie wciąż ludzie przekraczają tę granicę mimo oczywiście tej zapory, i to jest ogromny temat, nie będę w to wchodził. Mhm. Tylko zmierzam do jednego konkretnego przykładu. Zmarła em, kobieta etiopka. I w dyskusji, którą widziałem w screenach, bo tak jak mówię, nie korzystam już z tego Facebooka za bardzo, ale widziałem w screenach u pewnej dziennikarki znajomej, ktoś komentował, osoba wykształcona i mogąca sięgnąć samodzielnie, to są trzy kliki, żeby to sprawdzić. Jakiś, jakiś mężczyzna zadawał pytanie, no ale dlaczego właśnie Etiopka? Czemu taka osoba z kraju takiego jak Etiopia w ogóle tutaj ucieka do Europy? Mhm. O co chodzi? No, może dlatego, że w Etiopii po trzech latach skończyła się właśnie wojna, która jest najkrwawszą wojną afrykańską XXI wieku, która pochłonęła wielokrotnie więcej ofiar niż wojna za naszą wschodnią granicą, która była pod wieloma względami okrutniejsza i która wpływa też na to, że takie osoby szukają schronienia w Europie. I e, tak było w 2015 roku, kiedy też było to wykorzystywane w kampaniach wyborczych. Wtedy mówią, że fala ludzi płynie do Europy. Co jest w ogóle też absurdalną narracją, bo e, imigracja do Europy jest ciągła, nieprzerwana nie tylko przez Morze Śródziemne itd. i tak dalej. I można ją rozłożyć na kilka czynników. Czyli tak, po pierwsze, żeby zrozumieć, czemu ci ludzie do Europy płyną, jeszcze kolejny przykład, ja czasami go podaję Senegal. Mhm. Jest bardzo dużo y, młodych Senegalczyków, którzy do krajów Europy Południowej przybywają w poszukiwaniu pracy. Z czego to może wynikać? Z tego, że Senegal jest krajem, który y, ma linię brzegową, gdzie większość ludności jakoś z tej linii brzegowej wcześniej żyła. I pod koniec lat 80. wspólnoty europejskie, które później przekształciły się w Unię Europejską, podpisały z Senegalem, jako pierwszym krajem subs Afryki Subsaharyjskiej, umowę na to, żeby na jego wodach terytorialnych poławiać ryby. Wybrzeże Senegalu jest bardzo bogate, czy wody w zasadzie terytorialne Senegalu są bardzo bogate w, w ryby, czy były do niedawna. I teraz tak, myjemy te ryby, również w Polsce, poza sezonem, całkowicie. Ryby będące wiele tysięcy kilometrów od nas. Kosztem, który za to płacimy, jest to, że tych ryb jest znacznie mniej. Bliżej brzegu Senegalskiego, więc ci drobni rybacy na tych swoich małych kutrach nie mogą już złapać tylu ryb co wcześniej, a mają trójkę na przykład dzieci, więc być może jedno z tych dzieci też zostanie rybakiem, ale pozostała dwójka już nie bardzo, więc muszą szukać dla siebie jakiegoś innego rozwiązania. Jedno z tych pozostałych dzieci pojedzie prawdopodobnie do Nigerii albo do RPA, bo większość migracji za pracą odbywa się wewnątrz kontynentu, wbrew temu, co nam opowiadają bardzo często demagodzy różni, że tutaj w ogóle zalewa nas fala ludzi. Nieprawda, większość migracji odbywa się wewnątrz kontynentalnie, ponieważ Ludzie chcą być blisko swojej rodziny, co jest naturalne, absolutnie. My mamy dokładnie tak samo. Druga rzecz jest taka, że tak samo jest z uchodźcami. Największe obozy uchodźców są w krajach globalnego południa, nie wcale w Europie. My nie przyjmujemy największej ilości uchodźców. To jest absurdalna też, nieprawdziwa informacja. Natomiast jest prawdą, że to trzecie z tych dzieci będzie próbowało się dostać właśnie do Europy, bo ma najwyższy standard życia i zarabiając nawet drobne pieniądze jako śmieciarz w Hiszpanii, będzie w stanie połowę z nich wysyłać do domu, żeby utrzymywać na przykład swoich rodziców. I to jest na przykład dla nas konsekwencja interesowania się wiadomościami zagranicznymi, żeby w tym 2015 rozumieć, dlaczego na przykład wtedy ta fala ludzi, jak to mówiono, fala, Jezu, jakby to w ogóle nie byli ludzie, tak? Mhm. Dlaczego ona się zwiększyła? No, z wtedy. różnych powodów, które możemy wskazywać mhm. konkretnie palcem. To, że ta Etiopka teraz zginęła na polskiej granicy, też wynika z tego. I to interesowanie się też światem może nas prowadzić do kolejnych rzeczy. Będę miał... Ym, nie wiem, kiedy ten odcinek zostanie wyemitowany, ale dzień po naszym... W kwietniu. W kwietniu. To znaczy, że miesiąc wcześniej, a dzień po naszym tutaj nagraniu, emituje też odcinek o Włoszech, z doktorem Piotrem Podemskim, italianistą, tutaj bardzo dobrym rozmawiamy i to już zakończę na tym. Ponieważ Włochy są, z czego wiele osób sobie w ogóle nie zdaje sprawy, drugim najstarszym narodem świata po Japonii. Procentowo. No niby Monako jest drugie po Japonii, ale to wynika z trochę okay. innych powodów. Natomiast nat w naturalny sposób to są Włochy, a równocześnie we Włoszech dramatycznie spada liczba urodzeń. Okay. W zeszłym roku poniżej 400 tysięcy narodzin, co jest najniższą liczbą od 1861 roku. Co to oznacza? To oznacza, że Włochy, żeby utrzymać tą rosnącą grupę coraz starszych Włochów, potrzebują ludzi do pracy. I według wyliczeń demografów włoskich potrzebują od 200 do 250 tysięcy imigrantów rocznie, dlatego że po prostu nawet gdyby Włoszki dziś zaczęły rodzić po sześcioro dzieci rok w rok, to i tak ta luka demograficzna przez kilka lat musi zostać kimś zapełniona. Po prostu to państwo nie będzie w stanie utrzymać swojej własnej populacji bez napływu nowych ludzi. Więc musimy się interesować światem, żeby rozumieć m.in. takie rzeczy, żeby rozumieć pewnego rodzaju procesy, które na nas wpływają, bo to wszystko ma przełożenie później na produkcję żywności, czyli to, co jemy, to, że na przykład aktualnie, kiedy się spotykamy w Wielkiej Brytanii, to jest wielk, wiel, wielka śmieszność i dużo osób sobie z tego śmieszkuje w memach, że nie ma w Wielkiej Brytanii sałaty i pomidorów. No. Spoko, no to jest śmieszne, ale nie dla Brytyjczyków. Mhm. Mm, I to jest, żeby to zrozumieć, musimy zrozumieć, co się na przykład stało w Maroku, z produkcją żywności w Maroku. Dlaczego te łańcuchy dostaw zostały wstrzymane, bo Maroko po prostu wstrzymało eksport swoich warzyw, co jest związane z kolei z klimatem. To, co, o czym my rozmawiamy o katastrofie klimatycznej, to są rzeczy, które wpływają na przykład na Mozambik. To, co my obserwujemy rok w rok w Mozambiku, to jest coś, co się może już niedługo stać. To, że na przykład mamy na Karaibach sezon huraganowy. Który teoretycznie powinien się już zakończyć, chociaż no, właśnie z tym sezonem huraganowym jest coraz gorzej. E, okazuje się, że huragany już się formują na takiej wysokości, że nie wykluczone. I tak mieliśmy w tym sezonie huraganowym, który się właśnie, no, powiedzmy, że się już zakończył, mieliśmy huragan, który mógłby teoretycznie uderzyć w Lizbonę. E, oczywiście jeszcze się to nie stało, ale wraz z podnoszeniem się temperatur, mórz i oceanów i tak już nie będę w to wszystko wchodził, ale. Być może huragan uderzy w Lizbonę, taki, który mm -hmm. normalnie dewastował do tej pory, powiedzmy, Kubę. To wszystko może się wydawać z polskiej perspektywy. co nas interesuje Lizbona, to jest drugi koński. kręty. Nie, no interesuje nas, ponieważ to wszystko będzie też wpływało na nas. Będzie wpływało w znacznym stopniu na ceny paliwa, na ceny żywności, na ceny energii elektrycznej. Na bardzo podstawowe rzeczy, które dotyczą naszego życia. I teraz, żeby to wszystko rozumieć, po raz kolejny podkreślam, nie trzeba codziennie śledzić wiadomości z Senegalu, z Mozambiku, z, czy z Kuby. Od tego jestem ja. Mm -hmm. I moje koleżanki i moi koledzy po fachu. Natomiast raz na jakiś czas warto sięgnąć po tego typu właśnie analizy, i warto nie mieć tej zamkniętej głowy i właśnie warto nie sięgać po sensacyjne rzeczy, tylko właśnie po tego rodzaju analizy, po to, żeby mieć tą świadomość, że jesteśmy już w tej chwili naprawdę światem zglobalizowanym w 100%. Myślę, że najgorzej to pokazała pandemia, że kiedyś po prostu te pandemie się nie rozprzestrzeniały z taką prędkością. że były oczywiście, natomiast nie rozprzestrzeniały się z taką prędkością. Dziś to, co się dzieje na drugim końcu świata, za jakiś czas może na nas płynąć. I dlatego powinniśmy się tym interesować, ponieważ to jest też istotne dla nas, bez względu na to, czy mieszkamy w Nowym Jorku, Lizbonie, Pekinie czy w Łodzi. I to też uczy nas takiej cierpliwości i pokory i wyrozumiałości względem zjawisk które wywołują w nas często bunt, mamy ochotę wprowadzić zmianę od teraz, a takie osoby jak ty dają nam informacje, na mocy których my możemy poukładać to sobie w głowie i stwierdzić, że okej, okay, to nie jest takie proste, może trzeba rzeczywiście się do tego zdystansować. To jest taki paradoks, do którego właśnie doszło. Nie? że możemy, możemy odcinać się od tych informacji po to, żeby nie czuć tego natłoku, ale może właśnie paradoksalnie bycie poinformowanym sprawi, że my się nieco uspokoimy, bo zrozumiemy, tą zawiłość świata i to, że pewne procesy po prostu dzieją się równolegle, poza naszą kontrolą, ale też... Powoli, a nie tak jak przedstawiają to media, wracając do pierwszego zdania, gdzie wydaje nam się, że świat się wali, on po prostu sobie meandruje i jest wielce skomplikowany, bo zawsze taki był. Maciek, ja już muszę tutaj postawić kropkę, bo nas, nasz czas minął, ale bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i bardzo się cieszę, że są osoby takie jak Ty, które porządkują nam ten chaos. I jestem przekonana, że teraz podczas naszej rozmowy wydarzyło się wielkie, wiele rzeczy, o których można by zaraportować, dlatego, dlatego dzięki, że jesteś, rób to dalej i do usłyszenia. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie i y, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w przyszłości będziemy mieli okazję porozmawiać. Dziękuję wszystkim, oczywiście, osobom, które nas słuchały. Dzięki. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Wystarczy, że zostawisz wybraną liczbę gwiazdek, ale możesz także napisać kilka słów opinii. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu, czyli na Spotify lub iTunes. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. Są to kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą Ci lepiej zacząć dzień. Więcej informacji znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.